Abstynencja to zgodnie z definicją powstrzymywanie się od czegoś często skutkującego uzależnieniem, np. od alkoholu, narkotyków, papierosów, a także leków. W każdym przypadku abstynencja jest najlepszym rozwiązaniem dla osoby uzależnionej, bo uwalnia od choroby i pozwala normalnie funkcjonować. Abstynencja sama jest podstawą do czegoś, co w tym świecie nazywa trzeźwienie. Ale to jest trzeźwienie, to jest zespół jakby takich oddziaływań, zmian wprowadzonych w życie. Zmian na poziomie myślenia, reakcji emocjonalnych, które się przekładają też na zmiany w osobowości. To one stanowią to, co mówimy o tym, że ktoś jest trzeźwy. Komuś ktoś wprowadził. Ja myślę, że wiele osób uzależnionych korzysta z takich ważnych, różnych pomocy z zewnątrz. Nie tylko siedzą i kiedy osiągnęli abstynencję, to na tym bazują i 10-15 rok siedzi, ja jestem alkoholikiem, nie mogę, prawda, tylko grupy A. Owszem, trzeba na to uważać, trzeba mieć świadomość, trzeba o tym pamiętać, ale oprócz tego, że jest ktoś osobą uzależnioną, to jeszcze jest jakimś mężczyzną, przeważnie jakimś pracownikiem, ojcem. Pełni w świecie bardzo dużo ról, które musi spełnić jako osoba trzeźwa. One mogą dać ogromną satysfakcję z samego wykonywania, z osiągania. Świat nie zamyka się na uzależnieniu, chociaż one może mogą zamknąć te pozostałe funkcjonowanie. Ale trzeba, no, kiedy odstawia się alkohol, no to ludzie nadal żyją i to powinno, z tego życia powinni czerpać satysfakcję, mając na uwadze, tak samo jak ten zawałowiec, cukrzyk, który musi od czasu badać insulinę, co nie oznacza, że on nie może normalnie funkcjonować. To jest jego intymna sprawa, gdzieś tam pójdzie, sprawdzi, weźmie lek lub nie weźmie, prawda, zje cukierka lub coś innego po to, żeby podreperować jakąś tam substancję. I wraca do normalnego działania. Jest jakaś ułomność. Większość ludzi ma jakieś ułomność. Ja myślę sobie, proszę wziąć pod uwagę osobę, powiedzmy sobie, no, która ma nowotwór. I taki, który jest nieuleczalny. No? Gdyby dostał taką szansę, jak osoba uzależniona. Że pójdziesz tu, będziesz 6 tygodni brał leki, zrobisz terapię, a potem, jeśli nie będziesz, powiedzmy sobie, ty jadł ciasteczek, które bardzo lubisz, to choroba, ci ludzie podskoczyliby do góry, prawda? W pewnym momencie stalibyście szczęśliwi, gdyby w to uwierzyli, prawda? Z chwilą mam nowe życie, trudno, będzie mi żal tych ciasteczek, prawda? I to jest ta podstawa. A część alkoholików cierpi, jakby straciła coś najbardziej ważnego w życiu. Może warto popracować nad żalem po stracie. Ta substancja faktycznie powoduje to, że alkoholik przeżywa żal. Przede wszystkim traci sposób na życie. Odstawiając alkohol, ale sposób, który prowadził go na dno i pod ziemię, bo to jest choroba śmiertelna. No i traci w osobowości. Przedtem nie był alkoholikiem, a teraz jest. Jest osobą uzależniona, przedtem nie. To jakby te dwie stale musi to zaakceptować. Program profilaktyczny Nie Warto obejrzeć można m.in. na antenie TV Białystok oraz na stronie internetowej www.tvbialystok.pl. I'm going to go to the next one.
I'm going to go to the next one.